wiele degustacji za nami, na każdym są jakieś smaczki. Tutaj spotkaliśmy znajomych skądinąd ze wcześniejszych eventów, jak festiwalowego smaku. Ludzi, którzy promują zdrową żywność, żywnościową i wyjątkową, tak? Ekologiczną i regionalną, co najwyżej, polską, przede wszystkim polską. Znajdziecie na tubi.pl. Tak, mamy od nich dwa sery. To są te sery dwa. To są sery od jednego z naszych ulubionych producentów, Marka Gruskiego, którego ja osobiście spotykam bardzo często. Człowiek, który jest obecny w najlepszych restauracjach w tym kraju, robi sery naprawdę bardzo aromatyczne, w związku z czym nie jest proste dobrać wino do tego sera, jako że mamy okazję spróbować kilkudziesięciu etykiet. Wybraliśmy wino do sera. Kuba, co za wino? Mamy sześciopoziomowego Tokaja. Rewelacje tutejszego spotkania. Cena świadczy o produkcie, powiedz. 320 zł? 320 zł za butelkę. Koledzy z natupi.pl dali nam radę do dwóch serów, jak wspomnieliśmy, Marka Grąckiego, zwanego również Ziemianinem. Jest to jego sztandarowy produkt, ser herbowy podwędzany tym razem. I ser grącki, po prostu grącki. Jego zdaje się jedną z ulubionych przypraw, jest patyką z Szegedyńsku. Próbujemy. Z tym podwędzanym herbowym. Samo wino, coś fantastycznego. Ja wiem, że cena świadczy o produkcie i ta 300 zł należy się spodziewać dobrego wina. Tu tryskają fajerwerki wraz z jego owoc, kwasowość, absolutnie wszystko. Słony ser, słodkie wino. Idealne. Pamiętajcie, przy jakimkolwiek parowaniu... To jest pikantność. Aż się dziwię, pikantność tego zostawię. To jest właśnie to. Przy idealnym parowaniu 1 plus 1 nigdy nie da 2. Da 3 albo i 4 nawet. Mówiąc językiem matematycznym. Kuba właśnie mówi słone, słodkie i nagle dostał coś pikantnego. Ja próbuję sera numer 2. Słuchajcie, polecamy, żebyście sami próbowali takie połączenia, nie tylko z serami oczywiście, ale sery są naprawdę w tym wyjątkowe. Rozmawialiśmy ostatnio z naszym kolegą Kubą Małeckim, który przeprowadzał specjalną degustację z serami Grąckiego. Sam stwierdził, że rzecz trudna. Tutaj spotkaliśmy absolutnie coś fantastycznego. Słuchajcie, owy herbowy z papryką. Fenomenalny. Nie kolego, tu mieliśmy tak. Jak owy, tu mieliśmy grącki. Zgadza się. Owy grącki z papryką szegedyńską. Miód malina. Teraz ja próbuję. Sam ser. No, nie idealny. Nie? Nie mój gust. Z winem jest lepiej. Natomiast... No nie, dla mnie to nie jest. Natomiast herbowy wygrywa na herbowy. Jeszcze mam kawałek. Pamiętajcie, wino plus jedzenie to jest najbardziej... Najlepsze połączenie, jakie może być. A to będzie wino. Dobre wino plus dobre jedzenie. Dobre parowanie da nam absolutnie 1 plus 1 równa się 3. Gorzej kiedy to popsujemy. Słuchajcie, wchodźcie na tubi.pl. Oni mają też lokalny specjał.pl, gdzie można zamówić paczki, niespodzianki z wyjątkowymi produktami. Ba, znają się na winie, co przed chwilą się dowiedzieliśmy i powiedzą wam, jakie wino do czego użyć. To się naprawdę ceni. Trzymajcie się.